już tradycyjnie, tuż przed samymi świętami Wielkiej Nocy odbędzie się świąteczne spotkanie tczewian na osiedlu Suchostrzygi. Co tym razem przygotowali urzędnicy? Tradycyjnie na tydzień przed świętami zapraszamy na festyn wielkanocny, który odbywać się będzie na osiedlu Suchostrzygi, na skwerze przy fontannie. W sobotę 1 kwietnia zaczynamy o godzinie 11. Tradycyjnym elementem tego wydarzenia jest konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. I też tradycyjnie będą trzy kategorie. Pierwsza dla przedszkoli i świetlic środowiskowych, taka praca zbiorowa. Druga kategoria szkoły podstawowe. I trzecia, wszyscy pozostali mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie. Mogą to być osoby prywatne, mogą być jakieś stowarzyszenia, grupa sąsiadów. Nagrody to jest pula 3000 zł i już od razu na miejscu będą te palmy ocenione i nagrody wręczone. Oczywiście mnóstwo innych atrakcji, szczególnie dla dzieci. Będą dwie wielkie pisanki do ozdobienia. Warsztaty artystyczne przygotowuje Fabryka Sztuk i Miejska Biblioteka Publiczna. Będą też występy artystyczne, między innymi wystąpią nasze przedszkolaki. Wystąpi Trójmiejska Grupa Wokalna podopieczni Agaty Sowy. No i oczywiście nie zabraknie poczęstunku, tym razem nowość. Zamiast żurku jak zwykle będzie zupa chrzanowa, będzie chleb ze smalcem. Także serdecznie zapraszam. Wiosna!